Siemanko, z tej strony MJack i dzisiaj zagramy sobie w Undertale! No, w życiu bym nie pomyślał, że będę grał w tą grę, ale gram. One day... Never mind. Czytałem to już wcześniej, bo sprawdzałem, czy gra odpali. Bo tak jakby grę mam skrakowaną, ale no cóż. Nie jestem biedny, ale nie jestem bogaty. Many years later. To akurat wszystko czytałem. Legendy powiadają, iż kto, że tak powiem, wespnie się na tą górę, nigdy nie powróci. Dokładnie tak, no scam. Jak widać, no scam. Spadło jej się. Tak, to jest ona? Tak, to jest ona, z tego co wiem. To jest ona? Ej, serio, teraz są down, ale to jest chyba ona, to jest chyba dziewczyna. Nie wiem, nie zdał się na Undertale'u. Tak dosłownie. Undertale. No. Ten tylko najlepszy. C, control menu. Okej, czyli control to jest menu. F4 to jest full screen. Full screen! Jej! Jej! Dobra. Hold escape to Q. When HP is zero, you lose. Raczej bardzo spodziewane. Dobra. Ogarniam. Name the fallen human. Jak ją nazwiemy? Yo, jego. Ej, ja nie wiem, czy to jest on, czy ona. Dobra, nazwę MJack, no cóż. Chociaż nie. Nie. Czekaj, ja muszę się tutaj spytać. Tak jakby ubezpieczyłem się i piszę aktualnie do Kisi, czyli mojej graficzki, która w trybie natychmiastowym ma mi odpisywać na moje pytania co do Undertale'a, żebym nie popełniał błędów takich dość dużych. Jest tym i tym. Okej, okay, czyli bez różnicy. Czyli mogę nazwać ją Borys. Będzie Borys. Ją, jego. Uniwersalka. Okej, okay, Borys. Borys. By. Nie wiem dlaczego, ale ostatnio mam strasznie w głowie mi chodzi to imię. Pewnie dlatego, że dawno tego. Nie ogrywałem bardzo dawno Batima, a w sumie nie ma na razie o czym ogrywać, więc. Borys! Borys! Dlaczego tam wpadłeś? Siema, bo... Jezu, jakie to jest szpetne. Borys? I co, ja mam się teraz poruszać, tak? Strzałkami się poruszamy. Mam się bać? Chyba mam się bać. Tak, nie jestem do końca pewien, że ja tam chcę wejść, ale, ale chyba tylko to jest jedyna... Flowey? Znaczy, wiecie, ja nie znam gry, ale kiedyś 5 lat temu mój kolega mi troszkę omawiał tą grę. Właśnie tłumaczył mi o jakimś kwiatku, o jakichś wyborach i coś tam. Że mogę być albo totalnie zły, albo totalnie dobry. Nie da się czegoś pomiędzy. I'm Flowey! Flowey and the flower! Jesteś nowy w podziemiach. Nieprawdaż? Musisz być bardzo zaskoczony. How things work around here. Ktoś musi cię nauczyć, co się, jak tutaj działają rzeczy i tak dalej. Myślę, że mogę się troszkę nauczyć. Ready? Here we go! Dobrze, zaczynamy. Widzisz serduszko? To jest twoja dusza.
No super. Jestem swoją duszą. Dalej. LV. Level. Dobra. Dobra, LV. Już ogarnąłem, bo tutaj widzę LV1. Dobra, level. LV. Love, of course. No tak, przecież, no tak. Ale jestem głupi. Przecież to nie może być level. To jest love. You want some love, don't you? Chcesz troszkę miłości? downhill love is shared. Co? Friendliness. Co? Jesteś gotowy? Move around, get. Co? What the fuck? Dlaczego? One question. A jak przyjmę na klatę? Woohoo! No to fajnie, jestem idiotą. In this world, it's kill or be killed. A, to już wiem, co mi kolega wtedy tłumaczył, że właśnie zginąć albo... Znaczy, zabić albo być zabitym. Why would anyone pass up and up like this? Da! Daj! I to... No kusiła świetnie! Dzięki! Dzięki, kwiatuszku! Thanks! I co ja mam teraz zrobić? Halo, pomocy, bo... Policja? Aha, siema. Znaczy, ona mnie w sumie uratowała. Cóż za potworna kreatura torturowała tak niewinną osóbkę, coś takiego. Nie bądź... Co? Co? Toriel. No to imię kojarzę. Caretaker of the ruins. I pass to this place every day to see if anyone has fallen down. You are the first human to come here in a long time. Jesteś pierwszym człowiekiem, który tutaj przyszedł w bardzo długim okresie czasowym. Chodź. Przeprowadzę cię przez katakumbę. Tą drogą. Tędy. Idziemy! Ej, fajna jest. Fajna nutka. Witaj w swoim nowym domu. Niewinna Niewiniątko. Wydaje mi się, że Innocent One to jest niewiniątko, tak tłumacząc na polski. Educate you in the operation of the ruins. The ruins are full of puzzles. Yay, puzelki. Between diversions and door keys. One must solve them to move from room to room. Yay! Tyle z godziny w ogóle, okej. Please adjust yourself to the side of the... Mhm! Only the fearless may proceed. Brave ones, foolish ones. Not the middle road. Ha! Ale jest zabawne. To make progress here, you will need to trigger several switches. Nie martw się. Let's set to read 6. Okay. Okay. Jestem z ciebie dumna. Co? Jak ona się zachowuje jak taka kurde mamuśka? Nie rozumiem tego. Let us move to the next room. Co bym zrobił? Dobra, wiecie, może nie będę ryzykować.
As a human living in the underground, monsters may attack you. You will need to be prepared for this situation. However, worry not. Process is simple. Super, ale ja wolałem spierdzielić. Ej no, ja nie chcę się na razie bawić w walki, okej? Okay? There is another puzzle in this world. I wonder if you can solve it. To było zabawne. Co to jest? The western room is the eastern room. What the fuck? Czyli, czekaj. Co? Czyli... Zachodni pokój jest wschodniego pokoju blueprintem, czyli... rozkładem? What the fuck? Kto to pisał? Chyba rozumiem, wait. I trzeba mam to niby zapamiętać, tak? Tak? Zgubiliście do końca? No halo. This is the puzzle, but... Jak się na mnie słodko patrzy, czy na pewno idę za nią? Ja mam taki wyraz twarzy na takie... zabij się. Puste są na razie troszkę zbyt niebezpieczne. Ma ciężkie pytanie do mnie. Nie zostawij mnie. Nie. Dlaczego nie da się w tej grze biegać? Mamo, nie zostawij mnie. No ja mam nadzieję, że mnie nie zostawisz. Smutno mi się zrobiło. Co? Nie zostawi mnie. Aha, czyli... Mm.
Boże. Playfully creaking. Wiem, że ja się nie odzywam w tej grze, ale tak jakby... Ja się staram sam troszkę to ogarnąć. Czyli tak się zapisuje gra. Merci! No weź, daj mi spokój. Ty ten papało, ja cię odpuszczam. No daj mi spokój! Staram się być miły! Ale jest wystraszony pomimo wszystko. No i co? I będę musiał go zaciupać, tak? Ja nie chcę nikogo zabijać w tej grze. Życie jest ciężkie dla niego. Jej! Udało mi się z nim wygrać w końcu, merci. Ile można? Ja wiedziałam, że coś się spieprzy. Halo, mamo. Flirt? Co? Dzwonię do niej troszkę. Aha, czy jestem tylko... Nie zdążyłem nawet przetłumaczyć jego do końca. Czy jestem głupkowatą, za bardzo martwiącą się o innych kobietą? Terrorize. Co? Uhu, motylki. Ja to kliknąłem, ale nie wiem jak się cofać, a nie chciałbym tego spieprzyć. Merci. Jej. No i które drzwi wybieramy, no? Byle które. Udało mi się przejść. Dzwoni do mnie. Pfff.
kurde, daj mi święty spokój. Nie chcę ci nic zrobić, dlaczego? Fuck you. Bitch. Fuk. Nie, nie, nie. Zostaw mnie, dziękuję. Thanks a lot. I ona ciągle do mnie dzwoni. Ona chce mnie adoptować? Bo się tak pyta, jakbym... tak. Please don't step on the leaves. Proszę nie stawać na... Proszę nie stawać na liście. Co? Ja nie mogę, no. No daj to wy mi wszyscy świetli. O, fuck, combo. O, o, siema. Daj ty mi święty spokój. Merci, sper. Udało mi się. Dobra, czyli teraz zapieprzamy. I teraz tak, tą stroną, okej. Okay. To nie jest bardzo ciężkie do zapamiętania. Tą stroną maksymalnie w dół, później troszeczkę w prawo, później w górę, później troszeczkę w prawo, później... Jeszcze bardziej w prawo, aż do tabliczki. Aha, no dostałem poważnie. No. Dziena. Ja chcę być miły. Dobra, teraz już ogarnę. Siup. 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 To jest chyba najbardziej denerwująca rzecz w tej grze, jak dla mnie. To ciągłe... próbowanie... bycie dla wszystkich dobrym! Kurde, muszę zejść w dół! Biegnij, run, run, run. Run, bo mnie jeszcze coś zaatakuje po drodze, dawaj. Dobra, tak, 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 tak. Yes! Dobra, tutaj to po prostu kamyczki, bo... Dobra, jeden się chociaż poddał. Okej. Dziękuję. Partner, usadź go z duszmi. Ano? O, kamień do mnie gada. Okej, okay, that's for you, pumpkin. Hmm? You want me to move some more? Alrightly. How's this? Hmm? That was the wrong. Okay, got it. Was that helpful? I to bardzo. Dziękuję za pomoc. Kamieniu! No przepraszam. No oczywiście, że rzeczy są prostsze, kiedy po prostu poproszę, spytam się. Oczywiście, że są. Tego to muszę zawsze kurde skomplementować, bo ten typek, ta ropucho żabo, nie wiem co to jest, zawsze ma większe problemy. O, shit! No chyba sobie żartujecie.
To nie był fajny zestaw. Pa, pa. The mouse might one day leave its hole and get the cheese. It fills you with determination. Okay. This cheese has been here quite a long time. Przykleił się do stołu! Zgadza, że mi się zaraz... What the fuck? Are they gone yet? This is ghost keeps saying z. Pretending to move it with force? Force to jest siłą? Nie, ja nie chcę siłą. I ta nutka. Heh. Nie! What the fuck? Napsek looks just a little bit better. Flirt. At just with him down. Really not fit. Treat. Go ahead, do it. Yeah. Zostaw mnie, śmieciu. Głupi. Heh heh. No poważnie. Przynajmniej... Łatwiejszy ten był. Chcę mi coś... Let me try. Chcę mi coś pokazać. I call it... Pepper Blook. Do you like it? Action awaits... Oh gee... There is nobody around. O, jaki miły. Czarna w piździe droga i biała droga. Idziemy białą drogą. Znaczy biała, różowa. A, i tak będę musiał tam pójść, ale to jest podpowiedź. Spider bake sale. All proceeds go to real spiders. Aha. Leave 7 gain the web. Some spiders crawled down and gave you a donut. Okej. Zgaduję, że to będzie miało duże znaczenie w przyszłości. Spider bakes it down and to the right. Come eat food. Staty. Jak się wracało? Pod space'em? Nie. Pomoc! Zaraz mi tutaj poda dokładnie kisia, jaki jest przycisk do tego. Bo tak jakby ja jestem jeszcze troszkę za głupi na to, bo muszę się przyzwyczaić troszkę do tego. Borys! Borys, coś ty narobił! Borys! Escape chyba, znaczy z tego co wie... Escape jest do resetu. Tego jestem... A, dobra. Okay.
Znalazłem sam. Spider donut. Use. You ate the spider donut. Your happiness makes it up. Yay. Rabbit, rabbit. Whenever I talk, they skip through my words by pressing X. Well, please, you listen to me. No właśnie, ja go słucham. I heard using F4 can make you have a full screen. But what does F4 stand for? For frogs? A monster wears a yellow name when you can spare it. Fuck! Fuck, co to znaczy spare? What do you think of that? Czyli, że można użyć spare. Oszczędź. Helpful. Maybe one day you'll have to do it even if their name isn't yellow. Ring. No tak, no dzwoni do mnie mamuśka. Siema, mamo! Okej, czyli mam nie zabierać zbyt dużo rzeczy z pokoju, z tego co gadałem. Co, o co tutaj chodzi? To jest tylko jeden przełącznik. O shit! Oczywiście nie trafiłem. Dobra. No nie no! Co to jest? Look, pick on. Pick on. You rude little snipe. Lux is gazing at you. Check. 6, defense 6, don't pick on him. Family name. Okej, nie podnosi. Okej! Ja muszę w statystyk. Au, muszę w statystykę sprawdzić, czy ja mogę go podnieść, czy nie. Don't pick on. Finally someone gets it. Okay. Spare. Ja go oszczędzę. Co to jest? No nie. Vegetoid, co? No boże, już miniaturkę dostałem. Co jest? Dlaczego? Dinner! Talk. Plants can't talk, dummy. Aha, i dlatego się odzywasz. Nie no, spoko. Ale uniki. Defio? O! Co to jest devour? Devour. Co to? Ja się muszę nauczyć tej gry, dlatego się pytam kogoś, kto to widział chyba u Elevena z tego co kojarzę. Nie wiem, czy oglądała to gdzieś indziej i chyba przechodziła sama z siebie, więc... A ja nie ogarnię angielskiego! Co to znaczy devour? Na razie wezmę czek. Serving size one monster, not monitored by the... With the fresh morning taste. What? Tak. It smells like steamed carrots and peas. Mam poczekać, ale dobra, wiecie co? W tym czasie spróbuję go z perem od razu. Part of a complete breakfast. Ja no super, dzięki.
Co to znaczy dewiur? Pożerać. O kuźwa, ja go mogę pożreć. A ja go nie chcę pożreć. To... No nie! Ja go nie chcę pożerać. Chcę robić wszystko, tylko nie go... Witamin A. Sama witamina A. No sper. No dlaczego nie mogę go sperować? Fuck. Leave me alone. Flick. Nara, skoro tak, wolę uciec niż się z nim pieprzyć. Prawie wpadłem w tą samą dziurę, dobrze jest. Jej. A chcę iść do ducha. Check. It seems evil, but it's just with the wrong crowd. Aha. Aha. To. A ja. On sobie po prostu tańczy. Ale chcę pójść do tego duszka. O, siema. I feel down. Now I can't get up. And I can't get up! Go on, we found me. Wait, ghosts can fly. Can they? Oh well. Duchy potrafią latać? Nie potrafią? O kurczę. O Boże, dobra. Tamto mnie już nie interesuje, idziemy dalej. Thanks. Pozdrawiam. Dziękuję. Co to jest za miejsce? It seems marks rotation in perspective, so it's a switch present. Na razie nie. Czyli mam trzy przyciski i to nie jest wyjście. Są kolejne dwa przyciski. If you can read this, press the blue switch. Jeżeli możesz to przeczytać, naciśnij niebieski. Ok. No nie! O shish, o shish. Widzieliście, jak ich porobiłem? Tak się gra w kurde w tą grę. Wolę uciec. I've got better to do. Mam lepszy pomysł. Mam lepsze rzeczy do roboty. Yes. Nothing happened. No i co? No i mnie okłamał. I don't like you, bitch. Halo, policja? Nie rozumiem pierwszej zagadki. Aha, gdzie nadarek? Czekaj, co? Dlaczego? Czekajcie, bo nie rozumiem tej.
Rotation in perspective. Czy to nie jest wyjście? To co jest wyjściem, skoro tamto to nie jest wyjście? No pamiętam, że tam był niebieski. Ale tu nie ma niebieskiego. No daj jeszcze dwóch, nara! Właśnie pamiętam, że tam jest niebieski, ale... No okej, okay, to jest perspektywa. Ej, co jest? Bo ja jestem za głupi na takie zagadki. Jeszcze chwilę się pobawię i napiszę do Kisi. Press the blue switch. No nie, wiem już o co chyba chodzi. Ogarnąłem. Perspektywa. I po prostu go nie było widać. Już ogarnąłem, nieważne. If you can read this, press the red switch. Dobra. Okej, okay, dziękuję. Teraz już to ogarniam. To już nie jest takie ciężkie dla mnie. Dobra, zostawcie mnie. Pójdźmy najpierw tu. I saw Toriel come out of here just a little while ago. She was carrying some... I didn't ask what they were for. Mówisz? To... Zabawkowy nożyk. Are you fucking kidding me? Okay. No to idziemy dalej. Wiecie co? Tak myślę sobie, że chyba wystarczy jak na jeden odcinek. Wejdziemy tam sobie w kolejnym odcinku. Było ciekawie. Pozdrawiam Kisię, która mi tutaj ciągle podpowiadała wszystko. Było naprawdę ciekawie. Gierka się zapowiada naprawdę fajnie. Powiem szczerze, takie fajne puzzelki troszkę połączone z RPG-iem. Znaczy ogólnie to jest RPG, no. Mam nadzieję, że wam się podoba ta seria na moim kanale. Możecie napisać w komentarzach, jak wam się podoba odcinek, czy mam się więcej odzywać, może mniej, może mam tłumaczyć, przynajmniej starać się tłumaczyć, nie wiem. Napiszcie, czego ode mnie wymagacie w tej serii, bo tak jakby ja się mało odzywam,
bo staram się skupić na tekście i sobie przypomnieć, co znaczy, bo ja angielski to jest bardzo zły pomysł. Więc mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych materiałach i cześć!